Jest rano, przyszedłem na jogę. No i tak chciałbym sobie poćwiczyć. Ostatnio jest bardzo fajnie, także może będzie super. Idę na doktorat na KUL, jestem recenzentem. Specjalnie wziąłem czerwoną teczkę i czerwony krawat, żeby nie mieli złudzeń. No i jeszcze po drodze chcę wstąpić do pracy. Podobno trwa zaćmienie słońca, więc no dołączę do tych filmujących. Tutaj dostałem taki prezent, ale naprawdę było super. Nie było publiczności. Publiczność była za drzwiami, ponieważ doktorantka tak poprosiła wszystkie jakieś osoby, które przyszły. Znaczy rodzinę po prostu. Wszyscy zadawali pytania, czyli tak jakby zwyczajowo, wszyscy powinni zadać, chyba to było przewidziane i jeden członek komisji powiedział, że no, korzysta z przywileju i nie zadaje pytania, ponieważ ma już wyrobione zdanie, a poza tym to wszyscy zadawali pytania, więc takie też specyficzne, lokalne zwyczaje, no okej, okay, czyli wygłosiłem bez wpadek. O, super. Właśnie. Tutaj świetna specjalistka właśnie tych nowoczesnych technologii. O, dzięki Piotrze. Potem był obiad doktorski, smaczny, udany, nawet wygłosiłem toast. Ten sam dzień, pamiętacie, tutaj był ten obiad doktorski. Na szczęście przestało padać. Teraz idę do końca tej ulicy. O tak, czyli jeszcze troszeczkę do koncertu, ale zapowiada się ciekawie. These first two pieces, the first one from our album, you just came out, CD designing, and it's a piece called Zabor Grab, the deep voice. And the second one, when there were two pieces, the second one is it's called Lublin. It will be in our next album, coming out in the next year, and it was I just composed it when I came back with Vasco playing here, maybe not even a year ago, but around December last year, and really it was in my mind. I'd like to introduce the group, Vasco Delia. Alex Reviniego on bass. I'd like to introduce myself, Sliva Villavecchia. Great to be here. Kto myśli, ten nie ufa autorytetom.